To, że można kochać jak Irlandię, to my w Polsce wiemy od około 30 lat. Nieco krócej, bo od około 20 lat, wiemy również, że do Irlandii można wyjechać za chlebem. Za to kochanie jak Irlandię to ja dziękuję, ale te irlandzkie pieniądze, no to już brzmi ciekawiej. Swoją drogą to się wydaje takie oczywiste, że skoro państwo leży na zachodzie, to od dawna jest bogate. A właśnie, że nie było. Ale teraz już jest. Celtycki Tygrys. Ten świat jest nasz. Odcinek 17. Irlandia. Najzuchwalsza gospodarka świata. Partnerem odcinka jest Fundacja Wolności Gospodarczej. Tym razem na tapet trafia gospodarka państwa o nazwie Irlandia. Czyli w tym odcinku, mówiąc Irlandia, zawsze będę miał na myśli państwo, a nie całą wyspę, ponieważ jak powszechnie wiadomo, Irlandia Północna jest częścią Zjednoczonego Królestwa, czyli chcąc nie chcąc posiada osobny obszar gospodarczy. Powierzchnia Irlandii to około 70 tysięcy kilometrów kwadratowych. To mniej więcej tyle, ile w sumie podkarpackie, lubelskie i podlaskie. Mieszka tutaj nieco ponad 5 milionów osób. 80% to Irlandczycy, 20% liczne mniejszości narodowe. Na czele stawki tych mniejszości narodowych, uwaga, uwaga, Polacy. Te porównania do Polski i Polaków nie są przypadkowe, ponieważ co nieco nas z Irlandczykami łączy. Co prawda historia trochę inna, ale patrząc czysto gospodarczo, przez ostatnie kilkaset lat, tak my jak i oni, cały czas pod górkę. Ten naród właściwie od zawsze miał problemy z emigracją. I to jeszcze większe niż nasz. Tyle, że Irlandczycy stanowią dzisiaj, przynajmniej według statystyk, jedno z najbogatszych społeczeństw świata. To właśnie historia była główną przyczyną irlandzkiej biedy. 800 lat brytyjskiego ucisku politycznego i ekonomicznego, trzy wielkie fale emigracji, jedna z największych na świecie klęsk głodu oraz brak perspektyw na rozwój. Ta ciągnąca się niedola zmusiła miliony Irlandczyków do opuszczenia swojej ojczyzny, a ich nowym domem najczęściej stawała się Ameryka. Apogeum irlandzkiej emigracji przypadło na XIX wiek, w którym to dynamicznie rozwijające się Stany Zjednoczone z otwartymi ramionami przyjmowały chętnych do pracy. Doświadczeni przez życie Irlandczycy niewiele umieli poza sprytnym utrzymywaniem się na powierzchni, a XIX-wieczna Ameryka właśnie takich ludzi potrzebowała. Ten temat jest oczywiście znacznie szerszy, ale historię i społeczeństwo Irlandii omówię szczegółowo w kolejnym odcinku programu Ten świat jest nasz. Wracając do gospodarki, warto podkreślić, że w XX wiek Irlandczycy weszli już jako społeczeństwo o ugruntowanych aspiracjach niepodległościowych i ekonomicznych. Przełom wieków XIX i XX był czasem dynamicznego rozwoju ruchów robotniczych. Irlandzkie organizacje narodowo-wyzwoleńcze często identyfikowały się z socjalistycznymi ideami. Było to dla nich na swój sposób naturalne. Angielskich okupantów utożsamiano z kapitalistami, a samych siebie z uciskaną klasą pracującą. Z drugiej strony, dla Karola Marksa, Irlandia wydawała się idealnym rewolucyjnym gruntem, ale nawet tutaj jego idee nigdy nie zyskały powszechnego poklasku. Na początku XX wieku Irlandczycy wywalczyli upragnioną niepodległość i w końcu sami mogli decydować o kształcie swojej gospodarki. Niestety tego debiutu nie można zaliczyć do udanych. W pierwszych dekadach ten zacofany i niemal w całości rolniczy kraj postawił na regulowanie gospodarki, izolacjonizm oraz dążenie do ekonomicznej niezależności. Na domiar złego, w latach 30. młode państwo uwikłało się w wojnę handlową ze znacznie potężniejszym sąsiadem, od którego było gospodarczo zależne. Mowa rzecz jasna o Zjednoczonym Królestwie. I co tu dużo mówić, to nie miało prawa się udać. Irlandia cały czas pozostawała biednym, peryferyjnym krajem. Gdyby ktoś wtedy stwierdził, że stanie się ona kiedyś jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek Europy, to zapewne uznano by go za wariata. Mogłoby się wydawać, że skoro Irlandia nie była zaangażowana w II wojnę światową, to z pewnością skorzystała na powojennym boomie gospodarczym Europy Zachodniej. Niestety dla Irlandczyków przespali oni ten moment. Nawet pierwsze, nieśmiałe wolnorynkowe rozwiązania nie poprawiły znacząco sytuacji. To w Irlandii w 1947 roku powstała pierwsza wolnocłowa strefa na świecie. Już w latach 50. i 60. na wyspę udało się ściągnąć kilkaset zagranicznych firm.
Można zażartować, że jeżeli chodzi o liberalizm gospodarczy, to Irlandczycy słyszeli, że dzwonią, ale nie wiedzieli, w którym kościele. To dlatego, że obok pewnych prorynkowych rozwiązań zwiększano również udział rządu w gospodarce. Rosły m.in. wydatki państwa czy zatrudnienie w sektorze publicznym. Ten miszmasz rozwiązań miał swoje blaski i cienie, ale patrząc całościowo, nie doprowadził do boomu ekonomicznego. W połowie lat 60. Irlandia zrobiła ważny krok w kierunku integracji europejskiej, podpisując układ o wolnym handlu z EWG, a w 1973 roku oficjalnie dołączyła do wspólnoty. Niestety lata 70. nadal nie przyniosły zdecydowanej poprawy, do czego tym razem przyczyniły się również czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład światowe kryzysy naftowe. Marazm gospodarczy nie ustępował. W latach 80. poziom bezrobocia potrafił zbliżyć się aż do 20%. W tej dekadzie z Zielonej Wyspy wyemigrowało aż 200 tysięcy osób. Lata mijały, a w Irlandii nic się nie zmieniało. Cały czas brakowało impulsu, który pchnąłby tę gospodarkę do przodu. Niby Zachód, niby Europejska Wspólnota Gospodarcza, a tu ciągle problemy. Irlandczyków nazywano wtedy najbiedniejszymi z bogatych. Wystarczyło dosłownie rzucić okiem na całe to zachodnie towarzystwo, czy właściwie mówiąc na dane związane z zachodnimi gospodarkami, żeby zorientować się, że z tą irlandzką jest coś nie tak. I dopiero w połowie lat 80. irlandzcy politycy zdecydowali się podjąć pewne śmiałe kroki. Postawiono na liberalizację gospodarki ze szczególnym naciskiem na obniżkę podatków dla firm i stworzenie przyjaznego środowiska biznesowego. Gospodarkę reformowano przy aprobacie i współpracy większości irlandzkich środowisk politycznych i związkowych. Dwie największe, dotychczas rywalizujące ze sobą partie, zdecydowały się porozumieć i przyjąć wspólny plan działania. Ten konsensus przeszedł do historii jako strategia Tala, od nazwy miejsca, w którym go zawarto. Były to przede wszystkim zmiany w kierunku wolnego rynku. Gwałtowna prywatyzacja, cięcie wydatków publicznych, likwidacja części agencji rządowych, obniżka kosztów pracy, liberalizacja prawa pracy czy zmniejszenie ceł. Kluczowe było również wspomniane bardzo niskie opodatkowanie przedsiębiorstw. Tak atrakcyjne warunki szybko wzbudziły zainteresowanie wielkich firm, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Należy również wyraźnie podkreślić, że irlandzka transformacja nie była przykładem klasycznej polityki wolnorynkowej. Oprócz licznych zmian o charakterze liberalnym, pojawił się również aktywny udział państwa. Rząd inwestował w infrastrukturę, podniósł płace w sektorze publicznym i rozszerzył część zabezpieczeń społecznych. Ponadto ta strategia przejawiała się m.in. silnym, odgórnym ukierunkowaniem aktywności gospodarczej na nowoczesne gałęzie przemysłu. Rząd za pośrednictwem swoich agencji angażował się w zachęcanie i ściąganie inwestorów zagranicznych, czasem nawet współfinansując te przedsięwzięcia. Władze szczególnie upodobały sobie firmy informatyczne, technologiczne, medyczne i farmaceutyczne. Za jedną z okoliczności sprzyjających irlandzkiej transformacji często uważa się również efektywne wykorzystanie funduszy europejskich. Dublin inwestował te środki na przykład w rozwój kadr, wspierając edukację o profilu zawodowym i technicznym. Przy czym udział unijnych transferów w całości sukcesu tej gospodarki bywa czasem przedmiotem debat, ponieważ niektóre ośrodki ekonomiczne uznają go za niewielki w stosunku do wszystkich inwestycji zagranicznych. Ta irlandzka gościnność wobec wielkich, międzynarodowych korporacji budzi w Europie wiele kontrowersji. Jedni chwalą Irlandię za niskie podatki i troskę o własnych obywateli. Dodają, że jeżeli inne rządy, inne państwa nie potrafią skusić wielkich firm, to ich problem. Drudzy natomiast tradycyjnie krytykują to państwo za to, że de facto jest rajem podatkowym i zarabia na tym, że pomaga wielkim firmom nie płacić podatków. Jedna uwaga do tego sporu. To nie jest tak, że niskie podatki zawsze i wszędzie są same w sobie gwarancją sukcesu. Warto mieć też pewne inne przewagi. I Irlandia właśnie takie ma. Położenie geograficzne sprawia, że to miejsce jest bezpieczne. W końcu to wyspa na krańcu Europy. A jak wiadomo, kapitał bardzo lubi bezpieczeństwo. Do tego położenie ekonomiczne, czyli członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W tym przypadku za sprawą przynależności do Unii Europejskiej. Amerykańskie korporacje bardzo cenią możliwość funkcjonowania na europejskim rynku właśnie za pośrednictwem Irlandii. W dodatku tę konkretną współpracę ułatwia język angielski. Patrząc ze Stanów Zjednoczonych, Europa dosłownie zaczyna się od Irlandii. Lot z Nowego Jorku do Dublina trwa zaledwie 7 godzin.
Nie możemy również zapominać, że na te kontakty zapewne dobrze wpływa niezwykle liczna i silna irlandzka diaspora w USA. Amerykanie nie dość, że mają tu najbliżej, to jeszcze przyjmowani są z otwartymi ramionami. Ponadto inwestorzy zza oceanu zastali tu nie tylko korzystne otoczenie biznesowe, ale również stabilny i przejrzysty system prawny oraz sprzyjające warunki społeczne. Na początku tego boomu Irlandczycy ciągle byli najbiedniejszymi z bogatych, więc ich praca była po prostu najtańsza w Europie Zachodniej. Oprócz tego, że mieszkańcy wyspy mieli w małym palcu język angielski, to jeszcze byli generalnie dobrze wykształceni, ponieważ Irlandia kładła na to duży nacisk i nie było mowy o jakimkolwiek zacofaniu w kwestiach edukacyjnych. Z małym przymrużeniem oka można dodać, że sam Bóg też przyłożył rękę do tego sukcesu. Jeszcze kilka dekad temu katolicyzm odgrywał w życiu Irlandczyków ogromną rolę, co przekładało się na dużą dzietność i społeczeństwo pełne młodych rąk do pracy. Oczywiście niektórzy mogą upierać się przy stanowisku, że w tym wszystkim chodziło jedynie o kwestie podatkowe. Jednak nie da się zaprzeczyć, że Irlandia miała i ma cały szereg zalet kompleksowo odpowiadających na potrzeby międzynarodowego biznesu. Pamiętajmy również, że to nie jest przecież jedyne państwo z niskimi podatkami dla firm, a to jednak ono przyciąga je niczym magnes. Atrakcyjne warunki biznesowe i polityka otwartości na inwestorów zaczęły w końcu przynosić efekty. Miesiąc po miesiącu, rok po roku, wyspa konsekwentnie przekonywała do siebie kolejne przedsiębiorstwa. Udział inwestycji zagranicznych w tej gospodarce wzrósł z zaledwie kilku do około 50%. Przeliczając na głowę mieszkańca, do Irlandii kapitał spływał chętniej niż nawet do Wielkiej Brytanii. Prawdziwy wystrzał wzrostu gospodarczego rozpoczął się w połowie lat 90. Z czasem Irlandię zaczęto nazywać celtyckim tygrysem, co było oczywistym odniesieniem do Hongkongu, Tajwanu, Singapuru i Korei Południowej, czyli tak zwanych azjatyckich tygrysów ekonomicznych. Irlandzkie społeczeństwo pierwszy raz w swojej historii doświadczyło tak dynamicznego wzrostu zamożności. Przez kilkanaście lat PKB rosło jak na drożdżach, a bezrobocie spadło do rekordowo niskiego poziomu. O Zielonej Wyspie mówiono na całym świecie, a w niektórych krajach stawiano ją nawet jako wzór. To wtedy Irlandczycy w końcu poczuli się pełnoprawnym, zamożnym społeczeństwem Zachodu. Młode pokolenie miało znacznie większe możliwości rozwoju niż ich rodzice czy dziadkowie, co przełożyło się na wzrost konsumpcji, poprawę jakości życia i często zmianę jego stylu. Symbolem irlandzkiego sukcesu stał się Dublin, to tu skumulowała się większość wypracowanego bogactwa i to tu biło gospodarcze serce wyspy. Niestety w 2008 roku przyszła kryska na matyska. Czasami mówi się, że Irlandczycy padli ofiarą swojego własnego sukcesu. Te kilkanaście lat dynamicznego wzrostu gospodarczego sprawiło, że Irlandczycy mieli coraz więcej pieniędzy i chętnie te środki inwestowali. W co takiego? Klasyka gatunku. W nieruchomości. A jeżeli ktoś nie miał wystarczająco pieniędzy, to przecież zawsze mógł wziąć kredyt. Banki chętnie ich udzielały, często łamiąc pewne regulacje i nie dbając o przynajmniej względnie zdrową relację depozytów do kredytów. Tyle, że to był dopiero wierzchołek góry lodowej. Na rynku nieruchomości komercyjnych bańkę pompowały właśnie te wszystkie zagraniczne firmy, które bardzo chętnie kupowały tutaj kolejne biura, hale czy magazyny. Czyli w dużym skrócie, przy pomocy kredytów rozdmuchano tutaj ceny na rynku nieruchomości wyraźnie ponad ich realną wartość. I co prawda to wszystko działo się w czasie światowego kryzysu finansowego, ale to nie było tak, że te problemy przyszły do Irlandii z zewnątrz. Ognisko na wyspie już się paliło, a kryzys dolał oliwy do tego ognia. Rozpędzony celtycki tygrys zderzył się ze ścianą. Przechadzając się po dublińskim Phoenix Park, czyli jednym z największych parków miejskich w Europie, ma się nieodparte wrażenie, że tak w samym mieście, jak i zresztą na całej wyspie, miejsca jest naprawdę mnóstwo i czego jak czego, ale przestrzeni w Irlandii nie zabraknie dla nikogo. W praktyce jednak na wyspie, a w szczególności w Dublinie, wszyscy rzucili się na nieruchomości tak, jakby lada chwila miało ich zabraknąć. Przez lata ceny biły kolejne rekordy, ale siłą rzeczy w pewnym momencie zabrakło chętnych do kolejnych zakupów i najmów. Bańka pękła, ceny spadły, a osoby prywatne i firmy zostały z kredytami, których często nie miały z czego spłacać. W opały wpadły banki i rzecz jasna cała branża budowlana, co rozlało się również na inne sektory. W feralnym 2008 roku wybuchł kryzys, który dręczył Irlandczyków aż przez kilka lat. PKB spadło, bezrobocie osiągnęło dawno niewidziane, dwucyfrowe poziomy, wiele gospodarstw domowych ratowało się zasiłkami socjalnymi,
a z wyspy wyemigrowało kilkadziesiąt tysięcy osób. Tyle, że przecież kryzysy w gospodarce rynkowej nie są niczym szczególnym. One się po prostu raz na jakiś czas zdarzają. Dlaczego więc Irlandia ucierpiała aż tak bardzo? Przede wszystkim, Irlandczycy zadłużali się najbardziej spośród wszystkich zamożnych narodów świata. Mowa o procentowej relacji poziomu zadłużenia do dochodu. Po drugiej stronie były banki, kredytujące to społeczeństwo tak, że wartość zadłużenia w relacji do wartości depozytów w bankach również była wtedy najwyższa spośród wszystkich rozwiniętych gospodarek świata. Słabo uregulowany i często pozbawiony nadzoru sektor bankowy pozwalał sobie na naprawdę wiele. Nie zabrakło również skandali i afer korupcyjnych. Warto wspomnieć, że ta gospodarka złapała małą zadyszkę już na samym początku XXI wieku na skutek pęknięcia globalnej bańki internetowej. Tyle, że Irlandczycy nie wpadli wtedy w tarapaty, ponieważ zaczęli szybko i ponad miarę rozwijać właśnie sektor budowlany. Narastała nierównowaga, a irlandzki wzrost przez niespełna dekadę uzależniał się od rynku budowlanego i siłą rzeczy sektora bankowego. Nie zabrakło również błędów politycznych. Z jednej strony zwiększano wydatki sektora publicznego, a z drugiej podatki czasami nawet obniżano. Społeczeństwo uważało, że ich ojczyzna to już nowoczesne państwo dobrobytu, więc pewne rzeczy muszą być zapewnione. Sygnały przestrzegające, że z gospodarką może stać się coś niedobrego, na ogół bagatelizowano. Wyglądało to tak, jakby Irlandczycy przyzwyczaili się do swoich sukcesów i uwierzyli, że może być już tylko dobrze. No i dostali nauczkę. Kiedy Irlandia była pogrążona w kryzysie, to wtedy w Europie dominującą recenzją tego wszystkiego były takie uszczypliwe komentarze w stosunku do Irlandczyków. Coś na zasadzie, widzicie, nie jesteście sprytniejsi od całego świata. Ten model nie działa. Z Paryża, z Berlina czy z Brukseli płynęły wtedy rady na zasadzie, powinniście jednak podnieść podatki, powinniście jednak wprowadzić więcej regulacji. Wtedy ten wasz organizm ekonomiczny będzie stabilniejszy. Bo co tu dużo mówić, jeśli jedno państwo ściąga do siebie tak dużo globalnego kapitału, nie jako kosztem innych, to reszcie się to po prostu nie podoba. I kiedy taki konkurent, na skutek różnych, licznych błędów, znajdzie się pod ścianą, to można zacząć rozmawiać z nim z pozycji siły. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, że Dublin musiał spokornieć, bo po prostu zabrakło pieniędzy. A do uratowania były banki i tym samym stabilność całego systemu oraz budżet państwa. Zaczęto od licznych oszczędności, a po pewnym czasie sięgnięto po naprawdę bardzo duże wsparcie od tzw. trójki, czyli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Warunkiem udzielenia pożyczki były kolejne oszczędności i ograniczenie wydatków państwa. Problem w tym, że konieczność zaciskania pasa nie podobała się społeczeństwu. Tymczasem rząd uważał, że ludzie muszą w końcu zrozumieć, że państwo jest najzwyczajniej spłukane. Te kilka kryzysowych lat było czasem regularnych strajków i przepychanek politycznych. Niezadowoleni byli właściwie wszyscy – studenci, pracownicy i emeryci. Rząd podnosił podatki i opłaty oraz ograniczał stypendia, zasiłki i przywileje. Cięcia dotknęły również sektor publiczny. Programy oszczędnościowe bywały nawet określane mianem upokarzających. Irlandzka gospodarka zaczęła budzić się do życia w 2012 roku. W grudniu 2013 roku, zgodnie z planem, zakończył się program wsparcia udzielonego przez trójkę. I żadne dodatkowe działania tego typu nie były już potrzebne. Niedługo później Irlandczykom udało się wrócić na tory szybkiego wzrostu gospodarczego. Po wielu trudach optymizm w końcu wrócił na Zieloną Wyspę, choć to zdecydowanie ciągle nie to samo, co w tych wręcz beztroskich, przedkryzysowych czasach. A co w trakcie kryzysu stało się z modelem ekonomicznym tego państwa? Irlandczycy nie tylko pozostali przy swoim, ale wręcz jeszcze bardziej postawili na przyciąganie międzynarodowego kapitału, między innymi poprzez rozluźnienie systemu. Podatki od firm były już nie tylko niskie, ale w pewnych sytuacjach niemal zerowe. Co ciekawe, z biegiem lat okazało się, że Irlandia jest świetnym przykładem tego, że statystyki ekonomiczne nie zawsze dobrze odzwierciedlają rzeczywistość. Tutaj wyszło to właśnie na przykładzie udziału zagranicznych firm w sukcesie tej gospodarki. Jeżeli gospodarka danego kraju jest mała i nagle pojawi się tam wiele firm nastawionych głównie na działanie na innych rynkach, to PKB poszybuje w górę. I nie inaczej było w tym przypadku. I wtedy wszystkie dane ekonomiczne, które nawiązują bezpośrednio do PKB, nie będą do końca miarodajne. Weźmy na przykład poziom zadłużenia w relacji do produktu krajowego brutto. Jeżeli mamy podbite PKB, to
to ten poziom zadłużenia będzie wydawał się niższy. Tak więc ta prawdziwa, w cudzysłowie oczywiście, Irlandia jest trochę słabsza niż ta Irlandia na papierze. Niektóre szacunki mówią, że jeżeli pominiemy zyski amerykańskich korporacji, to PKB Irlandii jest nawet o 1/3 mniejsze. Tak więc Irlandczyk nie może cieszyć się tak naprawdę najwyższym czy prawie najwyższym poziomem życia na świecie. Irlandzki produkt krajowy brutto od lat był na swój sposób podbijany przez międzynarodowe przedsiębiorstwa. Jednak to, co zaczęło się dziać w połowie drugiej dekady XXI wieku, wprawiło ekonomistów w osłupienie. Dla przykładu, w 2015 roku PKB urosło o prawie 25%. W 2021 roku o prawie 14%. Problem w tym, że to w ogóle nie oddawało wzrostu zamożności Irlandczyków, bo na przykład konsumpcja rosła wtedy o zaledwie kilka procent. Rozwiązanie tej zagadki jest dosyć proste. Otóż niektóre wielkie międzynarodowe firmy przenosiły własność intelektualną do Irlandii. Na wyspie księgowano to jako inwestycje, a więc tym samym wliczano do PKB. Spółki córki zlokalizowane w innych krajach płaciły za korzystanie z tej własności intelektualnej spółce matce zarejestrowanej w Irlandii. Tym samym pieniądze trafiały na wyspę, gdzie zdarzało się, że były niemal nieopodatkowane, bo ten manewr stosowano właśnie w celach optymalizacyjnych. Na samym końcu pieniądze i tak wędrowały do innych państw, więc Irlandczycy niewiele z tego mieli. Ponadto Szmaragdowa Wyspa jest również centralą dla gigantów z branży leasingu samolotów. Te drogie maszyny pracują na całym świecie, ale to tutaj się to rozlicza, a minione lata były dla tych firm naprawdę udane. Na wszystkie dane ekonomiczne odnoszące się do PKB Irlandii należy patrzeć niezwykle ostrożnie, ponieważ zakrzywiają one rzeczywistość. W przypadku tej gospodarki znacznie lepszymi wskaźnikami będą dochód narodowy brutto oraz, uwaga, uwaga, zmodyfikowany dochód narodowy brutto, który został stworzony specjalnie po to, żeby rzetelnie, to znaczy bez żadnego sztucznego podbijania, mierzyć wielkość irlandzkiej gospodarki. Z drugiej strony, wiele osób po odkryciu tych nieścisłości dochodzi do wniosku, że cały ten sukces to jedynie statystyka i tak naprawdę Irlandia nie osiągnęła niemal nic. Myśląc, że obnażają kłamstwo, sami niezwykle spłycają temat. Wiemy już, jak wyglądała gospodarka Republiki po odzyskaniu niepodległości i pół wieku później. Jednak dopiero ostatnie dekady doprowadziły do bezprecedensowego awansu tego społeczeństwa, który w innych okolicznościach najpewniej by się nie wydarzył. Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że lepiej jest mieć możliwość pracy dla takich firm jak Apple, Aviva, De Beers, Dell, eBay, Facebook, Google, IBM, Intel, J&J, LinkedIn, Mastercard, Microsoft, PayPal czy X, niż nie mieć takiej szansy i skupiać się niemal wyłącznie na rolnictwie i prostym przemyśle. Tym bardziej, że protekcjonistyczne zapędy Irlandczyków po II wojnie światowej do niczego dobrego nie doprowadziły. Tak na marginesie, wymieniłem jedynie te najsłynniejsze firmy zlokalizowane na wyspie, bo wszystkich, które stworzyły tu swój europejski przyczółek, nie sposób wyliczyć. Ta gospodarka w dużej mierze opiera się na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych. Niektórzy nawet przestrzegają Irlandczyków, że wielkie międzynarodowe firmy mogą pewnego dnia spakować walizki i najzwyczajniej zniknąć z wyspy. Oczywiście nie można bagatelizować takich obaw. Jednak jak do tej pory taki odpływ nie nastąpił. Zagraniczne przedsiębiorstwa pozostały na Zielonej Wyspie, nawet w trakcie omówionego kilkuletniego kryzysu. Oczywiście Irlandczycy mają również własne marki o międzynarodowym zasięgu. Ryanair, Primark, Kerrygold, Guinness czy Jameson. To ponownie tylko te najbardziej znane. Irlandzki biznes świetnie radzi sobie na rynkach farmaceutycznym, chemicznym, lotniczym, przetwórczym czy produkcyjnym. Nie mogę również nie wspomnieć o lokalnym rolnictwie. Wołowina i masło z Irlandii to przecież produkty o wręcz niespotykanej renomie. Skoro PKB nie jest w tym przypadku miarodajne, warto odwołać się do innych danych. Zacznijmy od HDI, czyli wskaźnika rozwoju społecznego. Jest on o tyle interesujący, że nie bierze pod uwagę produktu krajowego brutto, tylko dochód narodowy oraz zawiera w sobie pozaekonomiczne składowe związane z ochroną zdrowia czy edukacją. Jeszcze 30 lat temu Irlandia była zdecydowanie gorsza od najbogatszych państw Europy Zachodniej. Tymczasem teraz znajduje się w regionalnej i światowej czołówce. Na pochwałę zasługuje nie tylko aktualna lokata, ale przede wszystkim tempo, w jakim nadrobiono zapóźnienie. Biorąc pod uwagę indeks kapitału ludzkiego, czyli miarę skupiającą w sobie przede wszystkim wskaźniki związane z przeżywalnością i zdrowiem dzieci i dorosłych oraz ilością i jakością edukacji, widzimy, że Irlandia ponownie mieści się w ścisłej światowej czołówce. Idźmy dalej i porównajmy Irlandię do ich odwiecznego konkurenta, czyli Wielkiej Brytanii oraz kilku wybranych najbogatszych państw kontynentu – Francji, Niemiec, Norwegii i Szwajcarii.
pod uwagę bierzemy kilka dekad od połowy lat 80. Oczekiwana długość życia. Irlandia była najgorsza w tym towarzystwie, a dzisiaj wyprzedza Niemcy i Wielką Brytanię. Umieralność niemowląt. Irlandia, podobnie jak Wielka Brytania, radziła sobie najsłabiej w tym gronie, a teraz ustępuje już tylko Norwegii. Podsumowując, pomimo wielowiekowego ucisku oraz ciągnącej się nieudolnej polityki ekonomicznej prowadzonej po odzyskaniu niepodległości, w kilku ostatnich dekadach Irlandczycy osiągnęli ponadprzeciętny awans, a gospodarka wyspy stała się jedną z najbardziej dynamicznych na świecie. Owszem, dane związane z irlandzkim PKB nie oddają rzeczywistości. Irlandczycy nie są ekstremalnie bogatym narodem, ale faktem jest, że osiągnęli bardzo duży sukces. A to, że ktoś wykluczy ich z jakiegoś rankingu, a w innym zdarzy im się wypaść słabiej, nie przekreśla wszystkich dokonań z ostatnich kilku dekad. Niestety aktualnie mieszkańcy Irlandii muszą mierzyć się z bardzo poważnym problemem, jakim jest duży kryzys mieszkaniowy. O jego przyczynach można opowiadać naprawdę długo. Kiedy irlandzka gospodarka była pogrążona w omówionym wcześniej kilkuletnim kryzysie, branża budowlana stanęła, co przełożyło się na spadek liczby rozpoczynanych budów. Z kolei od kiedy ta gospodarka odzyskała tętno, wielkie międzynarodowe firmy znowu ochoczo kupują tutaj nieruchomości. Mowa zarówno o przedsiębiorstwach, jak i funduszach inwestycyjnych. Rynek dąży do jak najwyższej stopy zwrotu, co w warunkach luki mieszkaniowej daje dużo lepszą pozycję wynajmującym niż najemcom. Do tego trzeba dodać kilka lat niskich stóp procentowych, które w Irlandii, tak jak zresztą w Polsce i wielu innych państwach, przełożyły się na łatwy pieniądz, większy popyt i tym samym wzrost cen nieruchomości. Pandemiczne lata to również dobrze znane nam zjawiska takie jak inflacja i spadek płac realnych. Nie zabrakło również gaszenia pożaru benzyną. Rządowe dopłaty do wynajmu przełożyły się rzecz jasna na wyższe czynsze. Efekt tego wszystkiego jest taki, że nieruchomości w Irlandii są teraz po prostu ekstremalnie drogie, co dotyka przede wszystkim osób, które nie mają własnego domu lub mieszkania oraz młodych, którzy stawiają dopiero swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Irlandzki kryzys mieszkaniowy jest najbardziej widoczny w Dublinie. Nie może to dziwić, gdyż to właściwie jedyne duże miasto w tym państwie i to oczywiście tutaj koncentruje się ekonomiczne życie tego społeczeństwa. Jak taki kryzys wygląda w praktyce? Dziesiątki czy nawet setki chętnych na jedno mieszkanie, wyśrubowane wymagania wynajmujących, wyraźny wzrost bezdomności i oczywiście niezadowolenie społeczne. Żeby nie było żadnych niedomówień, pragnę wyraźnie podkreślić, że ten reportaż skupia się przede wszystkim na kilkudziesięciu latach historii irlandzkiej gospodarki. Dokonania tego społeczeństwa są imponujące, jednak to, że jakieś państwo osiągnęło sukces, nie oznacza, że będzie panowała tam już tylko idylla. Bogate kraje jak najbardziej mogą mieć problemy, co obserwujemy w tej chwili w Irlandii, która musi mierzyć się właśnie z kryzysem mieszkaniowym. A tak po prostu i po ludzku, jak się teraz żyje w Irlandii? Oczywiście, jak wszędzie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Miejscowa Polonia jest względnie zgodna. To już zdecydowanie nie to samo co 15-20 lat temu. Tuż po otwarciu granic, wyjeżdżając z wciąż biednej Polski do rozpędzonej Irlandii, można było naprawdę szybko odmienić swoje życie. Pracy było w brud, koszty utrzymania były względnie niskie, a płace naprawdę spore. Tymczasem obecnie wydatki wyraźnie wzrosły, wynagrodzenia niekoniecznie za nimi nadążyły, a Polska nie jest już tak zacofana względem Zachodu. Niektórzy mawiają nawet, że Irlandia już się skończyła. Spadek atrakcyjności tego kraju jak na dłoni widać właśnie na przykładzie naszych rodaków. W ostatnich latach wyspę opuściło prawie 25% polskich imigrantów. Wśród rodzimych mieszkańców wyspy szczególnie drażniąca jest wspomniana bardzo trudna sytuacja na rynku nieruchomości. O ile wykwalifikowani i dobrze zarabiający z trudem nadążają, o tyle na niższych stanowiskach bywa z tym różnie. Irlandczycy mają wysokie pensje, ale i wysokie koszty życia. Nie brakuje również na przykład narzekania na poziom ochrony zdrowia, czy najzwyczajniej zwątpienia w klasę polityczną. Państwo jest bardzo zadłużone, społeczeństwo ma problemy, żeby utrzymać wypracowany standard życia, a do tego wszystkiego doszły jeszcze napięcia na tle społecznym, związane z imigrantami i uchodźcami. Satysfakcji mieszkańców bardzo daleko do tej, która towarzyszyła im w trakcie historycznego boomu. Bogaty kraj aż złapał poważną zadyszkę. Ostatnie kilkanaście lat w Irlandii to kolejno. Kryzys, oszczędzanie, ożywienie, pandemiczne zawirowania i kryzys mieszkaniowy. Trudno w tym momencie o klarowne wnioski co do całego irlandzkiego organizmu gospodarczego. Wszystko wskazuje na to, że to trzecia dekada XXI wieku pokaże nam, czym jest, jak stoi i dokąd zmierza to państwo. I kto wie, być może Irlandia będzie powoli zmieniała swój system ekonomiczny. W ostatnich latach Dublin poparł m.in. pomysł globalnej, minimalnej stawki podatku od osób prawnych na poziomie 15%.
a korporacje coraz rzadziej mogą tu unikać podatków i coraz częściej je po prostu płacą. Być może niektórzy zwrócą uwagę, że skoro tak bardzo zliberalizowano irlandzką gospodarkę, to wychodzi na to, że jednak da się współcześnie w Europie wprowadzić taki zdrowy, niemal prawdziwy wolny rynek. To nie do końca tak. Tak jak już wcześniej mówiłem, te reformy, te zmiany konsultowano między innymi ze związkami zawodowymi. Tak więc kwestie takie jak na przykład zasiłki socjalne, zapomogi jak najbardziej istnieją. Irlandia zwykle zajmuje bardzo wysokie lokaty w rankingach wolności gospodarczej, jednak i w tym przypadku te wyniki są zakrzywiane przez omówione wcześniej zawirowania statystyczne. Poziom swobody ekonomicznej mierzy się m.in. wskaźnikami takimi jak wysokość wszystkich podatków czy wszystkich wydatków publicznych w relacji do produktu krajowego brutto. I ponownie, na papierze wyglądają one na niemal tak niskie jak w azjatyckich tygrysach, jednak w rzeczywistości zdecydowanie nie jest to państwo minimum. Przy czym na tle pozostałych państw europejskich, które często funkcjonują w oparciu o model, w którym wydatki sektora publicznego stanowią 45 czy 50% PKB, Irlandia rzeczywiście wydaje się być bardziej liberalna. Nie ma jednak mowy o tym, żeby życie na Zielonej Wyspie wyglądało jakoś radykalnie inaczej niż w pozostałych krajach Zachodu. Co więcej, Irlandia co prawda jest atrakcyjna podatkowo dla wielkich firm, ale nie dla pracowników i konsumentów. Podatki takie jak PIT czy VAT nie należą do najniższych w Europie i tym bardziej na świecie. Ta gospodarka ma w sobie sporo liberalnych rozwiązań, ale to nie jest miejsce, które zwolennicy wolności gospodarczej i zasady każdy jest kowalem swojego losu mogliby z czystym sumieniem wskazać jako bliskie ich ideałom. Przykład Irlandii pokazuje, że w Europie można inaczej i to może dawać dobre rezultaty, co oczywiście nie oznacza, że ta droga zawsze będzie usłana różami. Myślę, że temu społeczeństwu wypada życzyć przede wszystkim więcej Irlandii w Irlandii. A tą nieirlandzką częścią swojej gospodarki mogliby się z kimś podzielić. I mam nawet pomysł z kim. Tylko obawiam się, że oni nie będą chcieli tego zrobić. Tak sobie myślę, że Irlandczycy nie powinni być zaskoczeni, że skoro tak ogromny kapitał ciągle próbuje zmieścić się głównie w Dublinie, to zrobiło się tu trochę zbyt ciasno. Z drugiej strony mamy wielu ekspertów z całego świata, których cały czas kłuje w oczy ta dysproporcja pomiędzy wielkością narodowej gospodarki Irlandii, a tym, jak ogromne pieniądze się przez nią przetaczają. No cóż, ja nie oceniam, ale mam pomysł, jak ich wszystkich pogodzić. Przecież u nas w Polsce takich kilkuset tysięcznych Dublinów jest co najmniej kilka, a mogłoby ich powstać nawet kilkanaście. Zapewniam, my te wszystkie dobrze płatne miejsca pracy bez trudu pomieścimy. Więc zostańmy wreszcie tą drugą Irlandią, ale taką lepszą. Trzeba tylko wyciągnąć lekcje z ich błędów, bo bez wątpienia trochę ich popełnili. Zróbmy tak, żeby powielić tylko pozytywy. Czekam.